z Rudy Śląskiej do Katowic. Ale jakby to powiedzieć... Dwa inne poziomy. W Rudzie dywizja B. Ostatnie, przedostatnie, trzecie od końca miejsce w lidze w ogóle B. A tu drużyny, które awansowały do Mistrzostw Polski. Bez względu na wynik tego meczu zawodnicy w zielono-czarnych strojach już mają Mistrzostwo Śląska. Mickiewicz Katowice, Szkoła Mistrzostwa Sportowego. I w biało-czerwonych strojach zespół MKS Dąbrowa Górnicza wyjdzie z trzeciego miejsca. Jeśli dzisiaj Zabrze wygra w Bytomiu. Prowadzą Katowice. Trzema punktami, dwie minuty do końca. Kacper Kłaczek. I na parkiecie jego brat Łukasz Kłaczek. Właśnie przy piłce. Na ćwierćfinały się wybierasz, tak? Gdzie chciałbyś pojechać? Ale ja tam mogę dać jeden telefon i ci zrobimy grupę. No kto się zgłosi? Kiedyś było tak, że pierw ustalali grupy, a potem jak już wiedzieli, kto jest z grupy, robili organizatorów. A teraz jest odwrotnie. Pierw organizatorzy, a potem dopiero grupy. O, teraz jest ostatnia kolejka wszędzie. Sopot przegrał dwa razy z Gdynią. To jest ciekawostka, nie? Gdynia tam z pierwszego miejsca wychodzi. Zobaczymy. Ale nie będzie lekko. Trenera na końcu. Pana Jarosława Jakubca. Nie, gramy to strefę, ale wyżej. SMS! Dobre sędziowanie dzisiaj, nie? Nie musimy tego. No pan Szerameta. Ale tak przy twojej kamerze się poprawi. Tak, że poprawię. Nie? Nie godę, bo pan Szerameta to jest wysoka półka. Padło? 68-63. Stasiu Heliński. To będzie to jego pierwsze mistrzostwo Śląska, bo to kadeta gminy. Hey, Krzysztof!
to na razie tyle. Pozdrawiam.